wolności, wartości, aksjologii jest istotna, jeśli chodzi o skuteczność udzielania pomocy. A te wartości, ta aksjologia, ten etos jest inny w tych krajach, które są biedne. Inny, chyba też perspektywą byśmy mieli gorsze, to jest też trochę to pytanie. To teraz tak, jeśli A, mamy obowiązek pomagania, właśnie załóżmy, że mamy obowiązek pomagania wydobywania ludzi z biedy. I B, taka czysto, nie wiem, że się wyrażę marksistowsko, oświeceniowa perspektywa pomagania za pomocą czynników zewnętrznych nie daje rady, ponieważ same czynniki zewnętrzne, swoje pieniędzy, struktur, nie pomoże tym ludziom, którzy mają takie, a nie inne wartości, taką inną mentalność, to w C, czy wniosek powinniśmy wyciągnąć taki, to to, co trzeba byłoby robić, to trzeba byłoby ich, użyję teraz zręcznie błędnego słowa, nawracać. To znaczy, trzeba byłoby ich, żeby im pomóc, żeby zrealizować obowiązek pomocy, trzeba byłoby w sumie zaszczekać nasze wartości, naszą kulturę, naszą aksjologię, jak to robić, kto to ma robić. No to jest trochę niemodne, znowu w naszej perspektywie europejskiej, tak, myślenia o innych. Ja myślę, że nie są system wartości, ale można to przyjąć poszczególne idee, tak? Na przykład pomaganie, na przykład troski o drugiego. Tak? I myślę, że to można zaszczepiać ten system przeciwny, żeby tutaj zmienić cały system wartości. No, że są co by było dobre. Mi bardzo się podoba idea profesora Poseł Moniego Uniwersytetu. Jakiego? To są nowe uniwersytety. Chodzi o to, żeby niepiśmienne kobiety, które są analfabetkami, jeżeli mają w najniższych klasach społecznych, uczyć się budowaniu wodów scalonych służących w bateriach społecznych. Dzięki temu one zyskują w miejscach, w których żyją, bardzo wysoki status społeczny. Więc po pierwsze są wartościowane, jeśli chodzi o płeć, która normalnie była wypuszczona. Po drugie też są dowartościowane ekonomicznie. Po trzecie są dowartościowane społecznie i hierarchia społeczna wpływa na każdego społeczeństwa się wygasa. Także przez bardzo proste zasady, tak naprawdę, i bardzo konkretnie skierowaną pomoc i edukację, to zyskuje się bardzo ciekawe cele. No właśnie, to jest...